Boże święty! Co pan wyprawia, panie sługu najdroższy? No co pan wyprawia najlepszego? Ojej, no! Nie udaje pan chyba psa, prawda? O nie, bynajmniej. Więc dlaczego chodzi pan na czworakach i wiesz, jak jakiś pies? Tylko nie jak pies, dobrze? A może tutaj coś po prostu śmierdzi? Choć ja nic nie czuję. Nie chodzi mi ani o smród, ani o zapach. W takim razie o co chodzi, panie sługu najdroższy? Badam ślady, zbieram dowody, słowo honoru. Jakie ślady, jakie dowody? Nie rozumiem z tego ani słowa, prawda? Widocznie nie jest pani zbyt inteligentna. Widocznie, prawda? Swoją drogą jestem szalenie ciekaw. Co też pani robiła wczoraj o tej samej porze? Tylko bez krętactwa. Wczoraj... byłam tu, w tym domu. Ach, to tak, ciekawe. Byłam tutaj z panem. Ach, to tak. Czy ma pani na to jakiegoś świadka, tylko bez matactwa? Tego nie lubię. A po co nam, panie sułku, jacyś świadkowie? Co to nam źle samym? Cieo, widzę z tego, że świadka pani nie posiada, tak? Byliśmy samiuteńcy. Och, żeby to tak zawsze. Milczę, cicho. Odpowiadać na pytania. Widzę z tego, że nie ma pani tak zwanego alibi. Ładne rzeczy. Alibi? Tak, alibi. My, prywatni detektywi, powinniśmy bezustannie sprawdzać alibi. Pan jest prywatnym detektywem? Jestem, a co, nie wolno? Ależ wolno, wolno. Wobec tego dlaczego pani tak się dziwi? Ponieważ zawsze marzyłam wprost o tym, żeby poznać jednego z takich prywatnych detektywów. Marzyłam o tym od dzieciństwa, a tu masz, we własnym domu zjawia się ktoś z dawna wymarzony i oczekiwany. Szczęściara z pani. Ktoś, kogo mogę dotknąć ręką. O, jest taki namacalny. Ręce przy sobie, dobrze? Nie ufam nikomu, słowo honoru. Mnie niech się pan nie boi. Jestem tylko słabą kobietą. Naprawdę nie zrobię panu nic złego. Nie zrobię. Ja. Ani mi się śni ryzykować. Skąd ja mogę wiedzieć, czy nie jest pani przebranym za kobietę gangsterem lub przemytnikiem? Rzuć broń! Boże, jaką znowu broń? Nie gadać, rzuć broń! No chętnie rzuciłabym panu wszystko do nóg. Mogę panu oddać wszystkie moje oszczędności. Mogę panu oddać wszystkie swoje ubrania, a nawet kalosze. I pepegi? Tak. Zaraz. Ojej. O jakich oszczędnościach pani mi... Bo nie rozumiem. Wydawało mi się, że wiem o pani wszystko. Dobrze pan wie, że wie pan o mnie wszystko. A jednak coś pani przede mną ukrywa. Nie podoba mi się to. Hołduję w zasadzie, że co moje, to i twoje. Ja też, panie sułku. To dlaczego ja nic nie wiem o tych oszczędnościach? Jakie tam znowu oszczędności? Szkoda gadać. Dostałam po prostu przekaz pieniężny od wujostwa. Masz ci los! Jesteśmy bogaci! Bez przesady, panie sułku, suma nie jest wygórowana. O, a ile tego może być tak z grubsza? Połowę z tego to już wydałam, panie sułku. Co? Skończył się panu tuż w szkolnym długopisie. Nabiłam go panu. Po co? Kto pani kazał? No sama na to wpadłam. Od dawna pana długopis nie był nabity, więc pomyślałam sobie, raz kozie śmierci nabiję mojemu chłopcu długopis. Co tam pieniądze? Łatwo przyszło, łatwo poszło. Z tego widzę, że brakuje także drugiej połowy sumy, tak? Prawie. A co z kolei stało się z tymi pieniędzmi, tylko bez krętactwa? Te z kolei pieniądze włożyłam na książeczkę. Wyrobiłam dla pana książeczkę oszczędnościową, panie sułku jedyny. Cicho, proszę mi ją oddać. Narobiła pani głupot, pani Elizo. Tak, głupot. Kto pani kazał nabijać mi długopis? Plułem we wkład i jakoś szło. Teraz mało zadają. Co za strata. No, niech się pan tak nie zamartwia. Nie. Ostatecznie ma pan całkiem nowy długopis. Ach, cholera, w pracy detektywa przyda się panu świeżo nabity długopis. Niech mi pan wierzy. Ach. Zrobiłam to z miłości do pana. Cicho, jaka ślepa jest ta pani miłość. Forca mi jest potrzebna. Na co panu pieniądze? Na taksówkę.
Nie będę przecież ścigał gangstera pieszo. Byłoby to idiotyczne. Ma pan na oku jakiegoś złoczyńcę, prawda? No tak. Wiem, że pan go złapie prędzej czy później. Wierzę w pana. No, krótko mówiąc, podejrzewam. No, no, śmiało. Panią, słowo honoru, nie ma pani żadnego alibi. A czy jest pan pewien, że wczoraj rzeczywiście popełniono jakieś przestępstwo? Oczywiście. Na 100%. Nie ma dnia na całym świecie bez zbrodni. Rzuć broń! Już mówiłam, nie mam broni. Jestem bezbronna i słaba. Dobra, dobra. Proszę iść przodem. Dokąd pójdziemy, panie sułku? Już ja wiem, dokąd. Niech panią głowa o to nie boli. No, przodem. Pierwszy raz puścił mnie pan przodem. O, jak to przyjemnie. Cieo. Chociaż na ogół nie lubię wychodzić z domu. Możemy zostać. Och, naprawdę, panie sułku? Ojej, jak się cieszę. Płaci pani kaucję i puszczę panią wolno. Boże, Boże, oczywiście wpłacę, panie sułku najdroższy. Rzuć broń! Rzuć broń! Rzuć broń! Rzuć broń! Prawda, panie sułku? Cieo. Gajowy Marucha, bo on to właśnie zapukał do drzwi, rzucił swą broń myśliwską tak gwałtownie i nieszczęśliwie, że wybił podwójną szybę w szwedzkim oknie naszych bohaterów, która poraniła i ich, i samego Gajowego. Jacek Janczarski oraz Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski. Spotkania z panem Sułkiem. Dziś odcinek zatytułowany Detektyw. Pamiętam jeszcze te czasy, kiedy nabijało się długopisy, bo to było właśnie dokładnie 25 lat temu, 75 rok.